To były profesor Wojciech Łączkowski z prawa i profesor Jarosław Maciejewski, polonista. Wtedy profesor Maciejewski w momencie wyborów nie umiem powiedzieć, czy był autorem, współautorem już wydanej książki o Poznańskim Czerwcu. No, że tak powiem, tym sobie, czy głównie tym, jak mi się wydaje, sobie zrobił nazwisko takie powszechnie znane w Poznaniu. Współautorem był z profesor Zofią Trojanowiczową. Ale no, to był czas już dobre kilka miesięcy tego karnawału Solidarności upłynęło, więc przy oczywistym ożywieniu społecznym, obywatelskim, jakie dało się widzieć na uniwersytecie, pewni ludzie dali się poznać. Ja też w tej chwili nie potrafię powiedzieć, na ile te dwa czy te trzy nazwiska były powszechnie znane, co mówiły, ale właściwie aura była taka i informacja taka, że to są trzej kandydaci jakby tych samych sił czy tendencji o tym samym obliczu, już nawet nie powiem no, politycznym, dobrze, jakoś politycznym może, ale właśnie obywatelskim, że to są ludzie wysuwani przez społeczność uniwersytecką i rzeczywiście wybory były całkowicie wolne. Ja miałem później relację od jednego z kolegów, który był elektorem, o takim szczególnym nieco wystąpieniu profesora Maciejewskiego, jako jednego z kandydatów, tak jak pamiętam, że mówił, że on by kandydował, czy bardzo by dążył do godności rektorskiej, gdyby inne kandydatury zagrażały uniwersytetowi, ale przecież w tym wypadku tak nie jest. No, mimo to kandydował pewnie dlatego, no, przez wzgląd na tych, którzy go wysunęli. No ale jak wiadomo, zwycięzca wyborów swoim konkurentom zaproponował funkcje prorektorskie w swojej ekipie, no więc to widać, że to była no, jedna drużyna, można powiedzieć. Dlaczego w obrębie tej trójki wygrał akurat Janusz Jułkowski, tego nie potrafię powiedzieć. Nie wiem, na ile był znany elektorom, tym, którzy wybierali, bo jak mówię, no, stosunkowo mało przedtem przebywał na uczelni, natomiast sądzę, że ci, którzy się z nim stykali w tym czasie, czy to w przestrzeni publicznej, czy prywatnej lub półprywatnej, no chyba też dostrzegli te osobowości i może to zadecydowało po prostu, nic nie ujmując pozostałym. Tylko do kogo ja wtedy telefonowałem? Chyba do mojego mistrza, profesora Pajewskiego, rozentuzjazmowany z wiadomością, rektor profesor Ziółkowski został wybrany rektorem, na co usłyszał odpowiedzi, był zamach na papieża. To było dokładnie tego samego dnia i jakby ta wiadomość z Rzymu przykryła trochę tę naszą poznańską radość. No więc wtedy był elektem i to tu się odwołam do świadectwa czyjego. Gdzieś to czytałem. Może nawet z samego profesora Ziółkowskiego. W każdym razie współpraca urzędującego rektora Penona Miśkiewicza z rektorem elektem podobno układała się przykładowo, naprawdę. Także tu pełna lojalność ze strony Penona Miśkiewicza, no, który reprezentował zgoła inny obóz polityczny, ale na terenie uniwersytetu rzeczywiście współdziałali i byli, no służyli uniwersytetowi.